Pamiętajmy, że inflacja to jest dynamika cen, a nie poziom cen. Więc się rzeczy, jeśli tak drogie ceny jak dzisiaj się utrzymają przez rok, to inflacja będzie wynosiła zero. Nie? Czyli widzimy, że tutaj trzeba pamiętać, że to jest dynamika i z każdym miesiącem ten efekt bazy już będzie bardziej działał, bo już i tak było drogo. Doktor Wojciech Świder, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest moim Państwa gościem. Witaj Wojtku na naszym kanale. Cześć, witam Was. To nie pierwszy raz. Link do wcześniejszej rozmowy też oczywiście podrzucimy, bo tam też mieliśmy okazję podyskutować o inflacji. Inflacja w Polsce, jaka jest, każdy widzi. Sytuacja absolutnie kolorowa nie jest. Natomiast ja chciałbym porozmawiać o tym, czym rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego dysponuje, jakimi narzędziami, żeby rzeczywiście z tą inflacją walczyć. I pytanie o najskuteczniejsze narzędzie do walki ze wzrostem cen. No, tutaj wiemy, rzeczywiście Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe. To jest taki bazowy instrument, który determinuje inne instrumenty, więc rzeczywiście stopy procentowe mają za zadanie kontrolować inflację, ale oczywiście jest problem, ponieważ ta inflacja dzisiaj wynika z kilku czynników. Między innymi rzeczywiście jest niski stóp w Polsce w trakcie pandemii, z dużych wydatków państwa, zerwanych łańcuchów dostaw, jasne. No ale wiadomo, że teraz ta inflacja energetyczna napędza ceny najbardziej. W sensie ten czynnik energetyczny najbardziej przyczynia się do tego, że ceny rosną. Więc rzeczywiście z tym NBP nie może walczyć bezpośrednio. Oczywiście może zwiększać stopy, tym samym zmniejszając podaż pieniądza i zachęcając ludzi do oszczędzania. No bo się rzeczy, jeżeli dzisiaj inflacja wynosi ponad 17%, a lokaty dają maks 8, no to wiadomo, że oszczędność się nie opłaca. Niedługo może dojść do takiego paradoksu, że kredyt z karty kredytowej będzie tańszy niż wynosi inflacja. Więc się rzeczy teoretycznie opłacałoby się używać karty kredytowej, płacić odsetki, żeby kupować swoje produkty, usługi, bo ich ceny będą rosły, czy rosną w takim tempie, co koszt obsługi długu. Oczywiście nie wiem, jaka będzie inflacja w przyszłości, ale teraz do takiego paradoksu doszło, w sensie i chcę przekazać tylko to, że oszczędzać się dziś kompletnie nie opłaca na lokatach, a to wspiera oczywiście wydatki. Więc tak naprawdę inflację można by ograniczać dużo szybciej, gdyby stopy procentowe były dużo wyższe, ale oczywiście tu się pojawia kwestia kosztów. Wiadomo, że to z inflacją można sobie poradzić w miarę szybko, ale wiadomo, jest bezrobocie, bankructwa, więc tak naprawdę nie wiadomo, na ile chcemy zwalczyć inflację szybko. Zgodnie z ustawą NBP jest do tego zobligowany, jeśli chodzi o te cele, priorytetowo. W sensie NBP musi walczyć z inflacją najpierw, a dopiero potem może dbać o wzrost gospodarczy. Teraz jest to trochę odwrócone. Także no, jest tutaj problem. Rada Polityki Pieniężnej, przynajmniej po ostatnim posiedzeniu, weszliśmy w taki tryb stand-by, wait and see. Patrzymy, co się wydarzy, jakie będą kolejne odczyty. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej mamy część cyklu podwyżek już oczywiście za nami, no ale z drugiej strony oliwy do ognia dolewają nam działania rządowe. Bo takie tematy, takie rzeczy jak chociażby wakacje kredytowe, no to są czynniki, które tą inflację nam wzmacniają. Pytanie, bez tych wszystkich działań inflacja byłaby niższa o 3-4 punkty? Czy może to tak nie do końca jesteśmy w stanie zero-jedynkowo oszacować? To jest tak, że rzeczywiście na tą inflację teraz ma wpływ masa czynników, bo rząd wprowadził wiele działań. Na przykład jest tarcza antyinflacyjna, która ściąga nam część VAT-u i akcyzy i w ten sposób obniża ceny mechanicznie. W sensie, że gdyby nie ta tarcza, to aktualnie ceny byłyby wyższe. Ale oczywiście problem jest taki, że ta tarcza potem będzie musiała być ściągnięta, więc potem to nam podbije trochę ceny. Więc to sprawia, że inflacja teraz jest nieco niższa niż mogłaby być bez tych tarcz, ale potem niestety będzie musiał być ten znowu boost przez moment. Także faktycznie to jest tarcza antyinflacyjna. Potem są wakacje kredytowe, czyli rzeczywiście RPP podnosi stopy, żeby sprawić, że też między innymi ludzie będą mniej pieniędzy na konsumpcję, no bo jeżeli muszę płacić wyższą ratę za kredyt, no to mniej wydam na inne cele. No i po to są między innymi te podwyżki stóp. No ale jeżeli rząd wprowadza wakacje kredytowe dla wszystkich, bo ja rozumiem to, że te podwyżki są bardzo mocne, one są niespodziewane,
więc niespodziewane względem ostatnich, załóżmy, 2 lat na przykład, nie? Bo 2 lata temu mało kto by się spodziewał, że one, te stopy tak wzrosną. Więc rzeczywiście te podwyżki są niespodziewane, więc ja rozumiem, że rząd chce chronić tych najsłabszych kredytobiorców i są wakacje. Ale rząd to wprowadził dla wszystkich, tak? Więc rzeczywiście to jest to, że RPP mimo wszystko podniosła te stopy, no ale są wakacje kredytowe, więc nie wszystkie kanały działania są tutaj drożne. W sensie, że oczywiście stopy są trochę wyższe, lokaty płacą nieco więcej, na przykład nowe kredyty są droższe, zdolność kredytowa jest niższa, no ale przez wakacje kredytowe, przez ten kanał, który miał sprawić, że konsument ma mniej pieniędzy, to nie działa. Także rzeczywiście no widzimy, że jest tutaj też problem w tym. Dostaliśmy też chyba, ostatnio pojawiły się informacje o tym, że te wakacje kredytowe no nie zostały wykorzystane do tego, żeby nadpłacać ten kredyt, tylko jednak te wydatki konsumpcyjne zostały podbite. Weszliśmy w inflację dwucyfrową. To brzmi niebezpiecznie. Lada moment możemy być na poziomie 20%. Pytanie, ile średnio zajmuje wyjście z tej dwucyfrowej inflacji do ustabilizowania sytuacji. Nawet nie mówię o celu inflacyjnym, czyli 2,5% plus widełki po 1% w górę i w dół, tylko powiedzmy do poziomu 5-6%. Nie ma tutaj jasnej odpowiedzi, bo to trzeba sobie zadać pytanie z tego, z czego ta inflacja wynika. No wiadomo, że są takie inflacje podwyższone chronicznie, na przykład w Ameryce Południowej przez słabe instytucje, w sensie, że tam nie ma takiej jasnej granicy, co bank centralny może, czego nie. Także tam te rządy wykorzystują banki centralne do finansowania się. Siłą rzeczy ta inflacja wynika na przykład ze słabości instytucjonalnej. Tak, ale w Polsce aktualnie można powiedzieć, że okej, też te instytucje może nie działają to tak, jak powinny, stricte z ustawą. Nie, bo rzeczywiście jest tutaj ten problem, bo jeśli Adam Glapiński mówi o tym, że nie podniosą stóp, bo to będzie złe dla wzrostu gospodarczego, to okej, ja rozumiem to, że on się o to martwi, ale z ustawy wynika coś innego, nie? Że jakby on zgodnie z ustawą jest obligowany do tego, żeby jednak z tą inflacją walczyć priorytetowo. A tego nie robi, więc siłą rzeczy jasne, zdaję sobie sprawę, że jest problem z tymi instytucjami w Polsce też. No ale tak jak mówię, rozumiem, z czego to po prostu wynika, że Glapiński nie chce też, żeby gospodarka się wywróciła do góry nogami, ale tak jak mówię, no jest to sprzeczne z tymi wytycznymi ustawy, moim zdaniem. Wiadomo, że to można różnie interpretować, ale moim zdaniem tak jest. Ale w Polsce inflacja teraz jest napędzana przez ceny energii. Oczywiście, tak jak mówię, tych czynników było wiele. W Polsce były stopy na poziomie 0,1%, co było poziomem absurdalnym dla Polski, to jest prawda. Także rzeczywiście polityka monetarna czy fiskalna dołożyły też tutaj dużo. Ja absolutnie nie twierdzę, że to jest tylko putinflacja, tak, i że rząd NBP tu jest święty. Nie, wiadomo, że to inflacja jest wieloczynnikowa. Także mamy i kwestie rządu, i NBP, i Putina też. Ale rzeczywiście jest tutaj problem, ponieważ to jest trudno przewidzieć, bo nie wiemy, co się wydarzy z kosztami energii, więc siłą rzeczy nie wiadomo, ile to będzie trwało, w sensie kiedy zejdziemy do poziomu finansowego, no bo siłą rzeczy, jeżeli na przykład sytuacja by się jeszcze zaogniła, załóżmy to, Rosjanie by wysadzili jakiś gazociąg, no to byłoby jeszcze gorzej, tak? Jeszcze wyższa inflacja. Załóżmy, jeżeli Rosja by przegrała, byłaby zmiana władzy, byłaby chętna do jakichś ugód, w sensie na przykład zapłaty części reparacji w surowcach, mogło być od razu lepiej, więc rzeczy ta inflacja w dużej mierze zależy od czynników energetycznych, więc trudno ją w ogóle prognozować. No bo zobaczmy sobie na prognozy inflacji sprzed roku, sprzed 2. Są wszystkie śmieszne. Wszystkie śmieszne są. Także chodzi mi o to, że w tych warunkach tak zmiennych cen energii, no nikt nie przewidzi tego, ile zajmie dojście do tej niższej inflacji, ale oczywiście pamiętajmy, że inflacja to jest dynamika cen, a nie poziom cen. Więc w rzeczy, jeśli tak drogie ceny jak dzisiaj się utrzymają przez rok, to inflacja będzie wynosiła 0. Nie? Czyli widzimy, że tutaj trzeba pamiętać, że to jest dynamika i z każdym miesiącem ten efekt bazy już będzie bardziej działał, bo już i tak było drogo. Więc w rzeczy ta inflacja prawdopodobnie będzie zwalniała, ale to wynika z tego, że inflacja jest dynamiką cen, a nie poziomem cen. Tak więc siłą rzeczy, no, mam nadzieję, że zejdzie najszybciej, no ale mamy właśnie też różne czynniki, które ją przedłużają. Na przykład była ta tarcza antyinflacyjna, ona potem będzie musiała być cofnięta. Tak więc to jest ten czynnik, który potem inflację podbije. Mamy kwestię płac. Jeżeli ludzie widzą taką inflację,
to domagają się płac, wyższych płac już teraz albo za jakiś czas. Także rzeczywiście no, widzimy, że te czynniki, które inflację jeszcze będą trzymały wysoko, one jeszcze jakiś czas będą, więc siłą rzeczy względem ostatniego półrocza te czynniki, które przemawiają za wyższą inflacją i dłuższą inflacją, narosły. Także rzeczywiście no, prawdopodobnie ta inflacja jeszcze z nami jakiś czas pozostanie. Niestety wiadomo, że chciałoby się, żeby ona była już dużo niższa od razu, nie? W najbardziej katastroficznych wizjach, które możemy spotkać w internecie, opiniach użytkowników, komentarzach, pojawiają się porównania do tych scenariuszy i do tego, co się dzieje chociażby w Argentynie, w Turcji, gdzie tam sytuacja oczywiście spod kontroli się wymknęła, ale też dlatego no poniekąd, że polityki monetarne realizowane przez te kraje troszeczkę odbiegają od tego, co robią te najważniejsze banki centralne świata. Czy jest w ogóle jakikolwiek cień szansy na to, że tego typu wizja, bardzo zła wizja dla naszej gospodarki może się zmaterializować? Moim zdaniem nie, bo jednak jesteśmy w Unii Europejskiej i ta siła instytucji jest, no umówmy się, dużo wyższa niż powiedzmy w Turcji czy w Argentynie. Ale mamy przykład Estonia, Litwa. Tu ta inflacja jest, już dobijamy do poziomu 25%. To wygląda niepokojąco. Tak, ale to wynika z tego, że tamte czynniki energetyczne też grają dużą rolę i oni są w strefie euro i oni nie mogą zrobić ze stopami nic. Więc w rzeczy oni są w takim potrzasku, bo z jednej strony rośnie im bardzo koszt energii, no ale mają wspólną walutę, więc nie mogą stóp podnosić, więc rzeczywiście tam jest wyjątkowo źle. Ale żeby to doszło do takich poziomów tureckich, to nie wydaje mi się, bo tu trzeba prowadzić naprawdę ewidentnie złą politykę, tak jak na przykład Erdogan, że jest inflacja, która przyspiesza, a oni jeszcze stopy obniżają. W ogóle samo to, że Erdogan jako prezydent steruje polityką monetarną, jest tutaj rzeczywiście dowodem na to, że te instytucje są bardzo słabe. W sensie tamtejszy bank centralny, mimo że nawet by chciał, to nie może tego swojego celu realizować. Chociaż wygląda to tak, że u nas też jak gdyby idealnie książkowo nie jest, bo jednak Narodowy Bank Polski, tak jak wspominałeś niejednokrotnie, powinien przede wszystkim z inflacją walczyć, a nie pomagać i nie wspierać tych działań rządowych, tak jakby to były organy bardzo mocno ze sobą powiązane. To prawda, dokładnie tak. Więc rzeczywiście jest tu pewien problem, ale żeby to doszło do takich absurdalnych poziomów, jak powiedzmy w Turcji, to właśnie moim zdaniem jednak te instytucje unijne, czy w ogóle sama opozycja, no też do tego nie dopuści, tym bardziej, że w RPP też już jest opozycja, która domaga się ostrzejszej polityki. Więc jakby im bardziej NBP by brnął w tą narrację, że nie możemy zabijać wzrostu, to tym bardziej ten opór będzie narastał i ta presja. Więc siłą rzeczy, być może jestem optymistą, ale uważam, że aż tak drastycznie nie będzie i na to raczej szans nie ma. Chociaż rzeczywiście to, że NBP nie walczy z inflacją tak bardzo agresywnie, to rzeczywiście zwiększa prawdopodobieństwo, że ta inflacja będzie z nami dłużej. Rzeczywiście, jak sobie zobaczymy na prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to inflacja w Polsce, z tego co pamiętam, to ma być najwyższa w Europie w przyszłym roku. Także rzeczywiście pewnie MW już wziął poprawkę na to, że w Polsce i NBP nie jest mocno zdeterminowany i też rząd troszkę amortyzuje te działania NBP, więc siłą rzeczy ta inflacja w Polsce niestety prawdopodobnie będzie jeszcze dosyć wysoka na tyle innych krajów UE. Okej, ale wykluczamy na ten moment oczywiście scenariusz turecko-argentyński, tak to możemy nazwać. Wojtku, pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Moim Państwa gościem był Wojciech Świder, ekonomista i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dzięki.